Zdrowe pszczoły to pewna zimowla i przy okazji miód dla pszczelarza. Żadna wielka rodzinka, taki tam odkład celem zazimowania matki reprodukcyjnej. Można? Można. A co tu mamy? Nic spektakularnego. Taki odkład, rodzina pomocnicza przerzucona chyba z początkiem lipca na węzę, tylko i wyłącznie dla potrzeb przezimowania matki reprodukcyjnej. Ale co mogą zrobić zdrowe pszczoły? Odkład. Nawłoć. 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 Żadna wielka rodzinka, raz, dwa, trzy, cztery, kawałek na piątej, może 8 kg. 8 kg miodu dla mnie. Tak naprawdę jedyna rola tej rodzinki, bo jest wolne miejsce, jest wolna denica. To w spokoju, z dużą pewnością, przezimowanie matki reprodukcyjnej. Nie zaglądałem tu już sam nie wiem ile. Nawłoć dla pszczół. No, ładnie się załamę. O, i mateczka paraduje. Starowinka. Izolator chmary. Każdy leczy jak uważa. Jak to leczy, naprawdę mi jest obojętne. Ja leczę po prostu tak. Dobra, zobaczmy co dalej. Ładnie. Wow. Tu się chyba pszczoły nie obrażą, że sobie to od nich pożyczę. Pierzga. Tu pewnie jest sporo pierzgi, to im to zostawię. Ładnie. Zabieram. Dobra. Co my tu mamy? To im zwrócę. Mateczka. Jak widać malutka, skromniutka rodzinka. W zasadzie taki odkład. Ile tu ramek? Tutaj 4, tu 2, 6, 12, może 10 kg miodu do zabrania. Co do samej izolacji, każdy pszczelarz jak uważa. Co kto robi, jak to robi, to mówiąc szczerze, ja mam w nosie. To tyle, cześć.